Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, wraz tutaj z panem ministrem Soboniem mieliśmy nadzieję na faktycznie poważną debatę związaną z Polskim Ładem, z błędami, które zostały popełnione, za błędy, które przeprosiliśmy i teraz reformę, którą i system, który naprawiamy. Ale tej debaty nie było. Miałam nadzieję również na odpowiedź do pani poseł Nowackiej, do pani poseł Jachiry, do pana posła Marka Sowy. Ale tak jakby agenda dnia wypełniona, przedstawione założenia niezgodne z prawdą i na sali obecność brak. Szanowni Państwo, po pierwsze krótkie ad vocem, bo nie da się niestety tutaj tego ominąć, bo atak personalny związany jest z brakiem możliwości argumentacji pod względem merytorycznym. Więc panie pośle, do pana posła Sowy informacja o drodze kosmicznej. Myślę, że gdyby pan ze mną objechał całą Polskę dwukrotnie w ostatnich dwóch latach, tak jak ja, i spotykał się z rzemieślnikami, z małymi firmami, średnimi, to myślę, że dla pana byłaby to prawdziwa droga kosmiczna. Do pani poseł Nowackiej. Gdyby pani więcej czytała, pewnie by pani wiedziała, że zgodnie z kompetencjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii dział Polsy. Pani poseł, do pani za chwileczkę również będę miała krótkie ad vocem. Gdyby pani poseł Nowacka więcej czytała, pewnie wiedziałaby, że założenia dotyczące nadzoru nad Radą Polsy wynikają z zarządzenia kompetencyjnego Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Ale pani poseł nie czyta, więc nie ma tej wiedzy. Pani poseł Jachira odwiedzająca rzemieślników i małe firmy, pokazująca tutaj duży stopień emocji. Szkoda tylko, że w czasach, kiedy Platforma rządziła w dużych i średnich miastach, zlikwidowały się największe tak naprawdę zasoby rzemieślników. Bardzo często pan poseł Kosiniak-Kamysz, posłowie Koalicji Obywatelskiej opowiadają o rzemieślnikach, mówią z jakim wsparciem wychodzą. To tylko dzięki naszym rządom i temu, że wprowadziliśmy Wydział Rzemiosła, stworzyliśmy program dla małych i średnich firm, strategię na 10 lat, te przedsiębiorstwa funkcjonują. Zachęcam szanownych państwa do zapoznania się ze strategią. W tym roku uruchomiony jest kolejny nabór i wnioski dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki tym pieniądzom pozwalamy przedsiębiorcom przetrwać. Łożymy na koszty stałe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem tych przedsiębiorstw. Jest to autorski projekt Prawa i Sprawiedliwości i moja wielka duma. Jeszcze raz, szanowni państwo, przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich firm pracują głośno, pracują na kapitał Polski, pracują również poza granicami kraju. To widać w wynikach eksportowych. Do pani poseł Skowrońskiej, którą niezwykle również szanuję, szczególnie za przygotowania na poszczególnych komisjach. Wysoko cenię pani zdolności merytoryczne. Powiedziała pani, że powinniśmy przygotować w końcu tarczę antykryzysową, która przyniesie jakiś efekt. Pani poseł, tarcza antykryzysowa zawierała kompleksowe rozwiązania skierowane do wszystkich przedsiębiorców. Do instrumentów wsparcia należały zwolnienie ze składek ZUS-u, świadczenia postojowe, dofinansowanie do wynagrodzeń z WUP-ów i PUP-ów, tarcza finansowa PFR 1.0 bez żadnych kryteriów, tarcza finansowa 2.0, dotacje na kapitał obrotowy dla małych i średnich firm, wszystkie możliwe programy, które uruchomiliśmy dzięki PARP-owi, ARP-owi, PAIH-owi. Ich zadaniem było wspieranie płynności firm, zabezpieczenie tej płynności i doprowadzenie do tego, aby bezrobocie nie skakało tak jak w innych krajach, czego dzisiaj, szanowni państwo, objawem jest również inflacja, bo inflacja jest objawem wychodzenia gospodarki z danego kryzysu. 240 miliardów złotych skierowanych do przedsiębiorców. Dalej. Zarzut tutaj bardzo często padał dotyczący dialogu, braku kontaktu. Tutaj ktoś mówił, że był u pani Agnieszki, że był u pana Bogdana, a ja byłam u pana Marka, u pana Tomasza. Spotykam się z całym Związkiem Rzemiosła Polskiego. Spotykam się z ponad 300 tysiącami przedsiębiorstw, notorycznie wymieniając tylko sekwencje dotyczące, pani poseł, dotyczące tego, jak funkcjonować, jak im to funkcjonowanie ułatwić, czego potrzebują. Nikt inny, tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości, szanowni państwo, przygotował nowy projekt ustawy o rzemiośle. Kształcenie zawodowe, branżowe szkoły zawodowe. To, co było wymagane od was w czasach braku kryzysu, kiedy mogliście pokazać, że potraficie, że dbacie, było za waszych czasów likwidowane. W 2020 roku odbyło się 60 spotkań w Ministerstwie Rozwoju i Technologii z poszczególnymi branżami. To tylko dzięki przedsiębiorcom, szanowni państwo, stworzyliśmy tarcze antykryzysowe. To dzięki ich postulatom, ich ingerencji w te tarcze zostały przeforsowane. Wtedy z Donaldem Tuskiem krzyczeliście, że nie będzie pieniędzy, że nie starczy. Tworzyliście projekty ustaw bez żadnego pokrycia, ani oceny skutków regulacji, ani oceny ryzyka finansowego. Tak chcieliście funkcjonować i pokazać, że coś potraficie. Szanowni państwo, i na koniec, ja jestem bardzo spokojna po tej debacie, bo jestem przekonana, że pozostaniecie bezskuteczną opozycją. Dziękuję.